Dzięki uprzejmości władz kopalni soli w Kłodawie udało nam się kolejny raz tutaj przybyć i rozegrać zawody w petanque. 600 metrów pod ziemią. W dniu dzisiejszym gra 46 zespołów. Są zawodnicy z Litwy, z Francji, z Ukrainy. Jest również kolega z Białorusi, zamieszkujący na stałe w Polsce. No i całe spektrum przedstawicieli klubów zrzeszonych w federacji. Cóż mogę powiedzieć? No, cieszymy się, że tu jesteśmy kolejny raz. Mam nadzieję, że za kilka lat ponownie się tu spotkamy w tym samym gronie i władze kopalni ponownie z chęcią przyjmą nas pod swoje skrzydła i będziemy mogli w petanque zagrać w styczniu przy temperaturze 21 stopni ku radości tych, którzy tutaj przyjechali się bawić. Pozdrowienia dla wszystkich i do zobaczenia znowu w Kłodawie. Henia Inoros. Roza porządnie. I Inoros zrobił. Roza porządnie. Kopalnioków się na chłeptał. Curig na hausen. Curig na hausen. Także nie curig, ja idę na pierwszy, ty drugi. Takie czyste te kamery. Takie szczurowate. No dobra, Stefan, no dobra, dziękuję ci. Ależ mnie pocieszył. Ale ładny, stop ball był. Nie pocieszył w kwestii. Jak ja tych rolników. Jak mi dasz jeszcze jednego kopalnioka, to cię będę chwalił. Dom ci stępcił dół. No kurde, ile to zrobi. Czekaj! Kaj to bierzesz, synek, kaj to łapie. Ja nie mogę z nich, słuchaj. Są niesamowici. Lepiej. Cofnij się, dobra. Bo ci kudę. Dobra, dawaj. Ale... No, cztery. Wiedzmy, że nie. Jak na za lekko, całkiem nieźle. Wypadło mu, wiesz? Chyba. Z ręki mi wypadło. A nie. Tutaj się gra w kulki 600 metrów pod ziemią i ponad 90 osób rywalizuje w petanque na soli, otoczeni solą. Sól po lewej, sól po prawej i sól tam do góry, 20 metrów nad nami. Thank you.
Zrobił to! Jest! Ciężko.